Zaprosiliśmy przedstawicieli trzech drużyn, które wniosły bardzo wiele do historii naszego klubu. Jest to przede wszystkim pierwszy awans w 1964 roku, Mistrzostwo Polski 1977 oraz Puchar i Superpuchar 1987 rok. Chciałem pokrótce przybliżyć każdą z tych drużyn i później zaprosić każdego z piłkarzy tutaj do nas, aby przyjął skromne podziękowanie w postaci okazjonalnej pamiątkowej tabliczki. To było 46 punktów, wygrywając 19 spotkań, remisując 8 i przegrywając tylko 3. Warto przypomnieć, że zgodnie z ówczesnymi zasadami zwycięstwo było punktowane za 2 punkty, a remis za 1. Więc nasza 6-punktowa przewaga tym bardziej jest imponująca. Chciałbym zaprosić tutaj pana Wacława Cholewę, napastnika ówczesnej drużyny. Pan Wacław Jarmusz, obrońca. Eugeniusz Kulik, napastnik. Władysław Żmuda, pomocnik, a później trener Śląskiego. Kolejnym wydarzeniem w historii Śląska, które było przełomowe i niezwykle istotne, jest Mistrzostwo Polski sezonu 1976-77. Śląsk wywalczył Mistrzostwo Polski w szczególnym momencie swojej historii, bo w rocznicę 30-lecia. Dzięki zajęciu trzeciego miejsca w sezonie 74-75 i zdobyciu Pucharu Polski w sezonie 75-76 drużyna śląska miała już doświadczenie zdobyte na arenie międzynarodowej. W klubowej gablocie brakowało tylko medalu za zdobycie Mistrzostwa Polski. Droga do triumfu bynajmniej nie była usłana różami. Gra jednocześnie w pucharze zdobywców pucharów i walka na krajowym podwórku dawała się we znaki wrocławskim piłkarzom. Udany pościg za czołówką i ostateczne zwycięstwo Śląsk mógł już zyskać na 2 kolejki przed końcem sezonu po wyjazdowym zwycięstwie nad Rowem Rybnik. Ojcem pierwszego historycznego mistrzostwa jest oczywiście trener Władysław Żmuda. Janusza Sybisa, napastnika. Czy jest pan Henryk Kowalczyk? Jest. Zapraszam. Obrońca. Dziękujemy. I Waldemar Krusik, pomocnik. Panowie, te skromne zdanie wypisane na tej tabliczce, że dziękuję wam za wkład i oddanie sukcesy Śląska oraz budowanie legendy klubu, to zdecydowanie za mało, żeby wam podziękować za to, ile zrobiliście dla historii i legendy tej drużyny. Dziękuję wam z całego serca i życzymy sobie, aby w przyszłości Śląsk odnosił kolejne sukcesy. Teraz naszym kapitanem jest Sebastian Mila, który jest też ojcem kilku tutaj z triumfów, zwycięstw i czekamy na twój powrót do formy. I na pewno, kiedy spotkamy się za kilka lat i będziemy rozmawiać o kolejnych legendarnych drużynach, w jednej z nich będziesz także ty jako kapitan jest niedawnych mistrzów Polski. Albo może tylko chciałem, dowiedziałem się tutaj, że będę miał przyjemność wręczać właśnie te statuetki, było niezmiernie przyjemnie i niezmiernie miło. Sam się ucieszyłem i od razu z przyjemnością zgodziłem się. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że tam na dole jest szatnia pierwszej drużyny, ale tu się czuje tą legendę tego klubu i to, że dzięki właśnie panom my możemy dzisiaj to kontynuować i mam nadzieję, że pewnie czasami panów nerwy szarpią jak gramy, ale mam nadzieję, że również i będziecie z nas dumni, że kontynuujemy to, co panowie zaczęli i tylko mogę powiedzieć tyle, że każdy młody piłkarz, który będzie wchodził do tej drużyny absolutnie będzie kierowany i także zapoznany z historią, ale również z nazwiskami, które były tutaj i o których dzisiaj były wspomniane, więc bardzo wam dziękujemy za to. Dziękuję.